I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy. This is the police. Kurde, powiedziałem sobie, że wrócę do tej gry i mam zamiar ją skończyć. I nie nagram jej rzadko, dlatego że mi się nie podoba, bo lubię ją. W sensie, troszeczkę mi się ona dłuży przez niektóre zadania, ale ogólnie podoba mi się ta gra. Dwójkę też chcę nagrać, tylko niestety przez to, że nagrywam jednocześnie Rise of P, Lies of P i Ruined King, to troszeczkę najeżdżają na siebie moje priorytety odnośnie tych gier. A wiem, że The Police może trochę poczekać, ale nie mogę tego też ciągnąć w nieskończoność. Plus jeszcze mam Devil May Cry, nie? Dwie kampanie. Dokończyć Virgila i jako Lady Trish jeszcze przejść, także... YOLO. Bez mianego rozpoczynamy dzień w pracy. Taką sztukę jest... Dobra, to jest detektyw, ty możesz iść. Ty nie możesz. Możesz. Nie możesz. Dobra. Idź, no i to tyle. Bardzo ładnie. Zagrożenie bombowe. Brodaty mężczyzna z kapturem naciągniętym na twarz przyjechał na rowerze do urzędu, rozejrzał się nerwowo, wszedł do holu, za jeden z filarów cicho położył czarną torbę i zniknął. Chcę się kogoś ścigać, żeby go na mojej ulicy. Go. Hol jest pusty, powiem z kolei, że czarna torba. Kopi, ewakuuj, zabierz przekłonek, ewakuuj budynek. Wewnątrz zyskuje jakiś mechanizm, i problem zaczyna tykać i wibrować. Otóż patronek, swój zgin zawartość, ma jeszcze obejrzę wszyscy na wysokiej odległości. Otrzymaliśmy przez radę informację, że założono podejrzanego na zewnątrz. Tłumą uśmiecha się, obserwuje sytuację i ma w ręku coś, co wygląda na pilot zdalnego sterowania. Zaś go od tyłu, złap, czy gram z gazem pieprza. Zaś od tyłu. Hello, udało się, pięknie. Ale patrzcie, od razu na start, taka akcja. Napaść z bronią. Grupa ubezpieczeniowa miasta Fryków donosi, że do jej wiele wtargnęło paru zbrojnych mężczyzn z zaliczenia tego, że nie będzie zniknięcia pistolet, powiedział młody kobiecie, że ją zastrzeli. Jeśli natychmiast nie odda mu wszystkich jego pieniędzy, inny pracownik wezwał policję i mówi, że na to są zabijani, dają sobie nogę. Tak, do cholery. Są, ale nie w tym rzeczy. Ci psycholo mogą kogoś zabić. Serio? O, zaginiony. Judy Morrow zgłosiła, że z jej mąż Eric zniknął, kiedy wróciła wcześniej z wyjazdu biznesowego, żeby zrobić mu niespodziankę, została jej jedynie prezentowana na gabinie. Ani się odnaża, ani to nie pojawia się w pracy. Zawsze to panie. Grupka pijanych pracowników zabrała się przed wejściem do piekarni i przed sobą proteście przeciwko zniszczeniu godzin pracy i ograniczeniu przywilejów. Zarząd fabryki postępowała i prośba z policją rozpędziła demonstrację. Okej. Okay. Jaki pani pojedzie? Najpierw wszystko się udało. Nielegalny handel broni pani Wright zgłasza, że w piwnicy opuszczonego domu powstał czarny rynek niezarejestrowanej broni. Nie mają karabinu maszynowego, ale posiadają mnóstwo gnatów. Sprzedają je młodym chłopcom. Ten tak ma na myśli dzieci.
poważne oskarżenie. Poważnie ranna. Dwóch mężczyzn na ulicy przestrzela w kierunku restauracji. Każdy podejrzany w drugim widzę, że się poddać w restauracji od Puszkowi. Szturm restauracji. Udało się. Kaster, zobaczmy, że dotyczą się już zimotu. Zresztą pani z nim uciekł. Okej. Okay. Brać go. Serio. Dobra, tu co mamy tutaj? Motocyklista uderzył na skrzyżowaniu ciężarówki, kiedy go przyjechał do zakupu batku, wyciągnął kierowcę dziadkowieki, szykują się do niej. Co? Czemu dolinczył? Halo? Dlaczego dolinczył? Do czegoś nie rozumiem, czy co? Okej, to mam trzy klatki. Tyle. O, dobra, tutaj mamy coś jeszcze. Dobra. Stuart Hayes pracował w mini samochodowej przez większość swojego życia i wiele się przez ten czas nauczył. Stuart płaci złodziejowi w gotówce po dostarczeniu auta. Używa żółtej taśmy do zaznaczenia miejsca, w którym będzie przycinał samochód. Okej, czyli... To... Taśma... Używa pilarki, czyli chyba tego? Tak mi się wydaje? Bo to jest czerwona taśma. I pocięty samochód jest transportowany jako złą ciężarówką z wysięgi wieziony na stację kolejową. Wysięgnikiem, czyli to... Dobra, czyli to musi być to, tylko z czerwonym. Czyli na kolejnej zmianie dopiero to zgarniemy. I dobra, koniec dnia. Who's there? Show yourself or I'll start popping off. Mr. Boyd, it's me, Mr. Fry. I don't know any Mr. Fry, and if I did, I wouldn't want him coming around in the middle of the night. Mr. Boyd, I'm a private detective. I was looking for your wife, Laura. Right. My wife, Laura. I'm looking for my wife, Laura. Laura Markham Boyd. Right. You want to throw on a robe, Mr. Boyd? I'm not cold. So, Laura, what have you learned? I know where she lives, who she's with. I know what her plans are. To tell the truth, I learned even more than I expected, but I can't tell you anything. I'll keep a hold of this thing just in case. So, what were you saying? I said I can't share this information with you, Mr. Boyd. You see, Laura... Well, let's say... Your beloved Laura is with a very wealthy man. I consider myself a good investigator, but he figured out pretty quick that I was onto him. We talked, all three of us, me, him, Laura, and, well, we agreed that I'd stop bothering them, and in return, I'm getting a very good position in the company he owns, Mr. Oh, I almost gave the name away. You do realize I could shoot you right here. Well, that would hardly be fair, Mr. Boyd. I might not have come here, you know, but I decided to come clean with you, look you in the eye. I don't want you blaming Emma. She really wanted to help you. Plus, Mr. Boyd, I like you. You're a good chief of police, and I feel bad for you. So, I talked to Laura, and she'll call you when she's ready.
You just need to wait a little longer. And, well, I'm not taking a penny from you for my services. Get out. Leave the beer. But I already drank half of it. Don't worry, I'm not squeamish. Hey, Fry, take off your shoes. I'm sorry? Take off your shoes. Leave them at the door and get out. But why? Because when I asked you to leave the beer, it seemed like you didn't really mind. And I want you to mind. And the socks. Fine. Good night. Tak tego słuchałem i powiem wam, że trochę suka z tej Laury. Czyli co, nagle fabuła jest taka, że babka nagle po prostu gdzieś wzięła, zniknęła, związała się z bogatym typem i już stwierdziła, że do męża nie wróci. Ciekawe. Ale powiedzieć mu prosto was, że no przepraszam cię Jack, nie kocham cię już, rozwiedźmy się, a potem iść do typa, to już nie. Potem. Iść. Niech leci to. Nowy bar. Jack, w mieście otwarty nowy bar, a właściciel obiecał darmowe drinki dla wszystkich policjantów i strażaków. Nie mogę wypowiedzieć się za strażaków, ale nasi chłopcy skorzystają z okazji. No, już się boję. No ciekawe dlaczego. Dobra, chłopaki, zdejmijcie go z tego dachu. Ha, a czemu jego aresztowali? To nie on tu był winny. Podczas dwa, trzy sztuki wy... Okej, poczekaj, co się poczeka. Stary, taki sens w roku. Weź ten z płaskim ekranem! Myślę, że to jest Vegas w kierunku pick-upa, bo w ciągu tego spodu tam podała sprzedawca ze stanu kursowego. Dajcie nam spokojnie odejść. Dobra, wyłaź. Jaki prawem to się udało? Mięso to morskim pracujący. Aha, okej. Czyli świat protestujący i jeszcze ktoś może mieć broń. Czekaj. Bardzo ładnie, wszyscy zgadną ci. Ja się przyszła do dentysty i pomyliła pomieszczenie. Zobaczyłam przed głowami białe kitle i maski ludzi, butelki, pigułki, jakieś podejrzane urządzenia i w ogóle troszkę myślę, że to mogły być narkotyki. Mnie się wydaje, że to mogę po prostu apteka, no ale dobra. No, blisko byłem. Misja od Boga. Panie Boże, zdecydowałem, że zbuduję nowy kościół ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale dręczą mnie uchciwe łapska Jego dobrych sług. Gdy już mieliśmy kłaść fundamenty, deweloper uznał, że podniesienie cen za usługi...
zagroził, że przeszkodzi nam w pracy i planowaniu. Jego nowe żądania są niechrześcijańskie. Ba, to zwykły szantaż. Nasz władca chce, żeby wysłał pan swoich pracowników na pogawędkę z deweloperem i jego ludźmi. Niech pan pośle paru z nich do piachu. Musimy dać tym łapczywym poganom i jasno zrozumieć, że Dom Boży zostanie zbudowany na kościach grzeszników. To jest jakaś parodia, czy tak do realiów kościoła, czy co? Nie wiem, jak to zrozumieć. $55. Wow, bogactwo. Patrol próbował zatrzymać czarnego jeepa za przebrzegiem. Właśnie kierowca nie reagował na polecenie. Ale gdzie tu jest strzelanina, pan w tym? Dobra, teraz jest. Bonny zabił nie zastrzelił. Bonny. Skręca na uliczkę, ale nie wiem, za 5 wraca się. Oto jeep. Pięknie. Pani Lombardi wyjrzała przez zakres w trzecim, uczyła się do pasy złożonej rękoma, a starszy pani przydał mi się taki zatesty czy rytuał. A mnie się wydaje, że może mąż wrócił z roboty. Nie wiem, czy pani się chcieliby mieć jakieś zgody? O, strach na wróble. Chyba to nie jest super. Ja nie czytam większości tych przypadków. Po prostu wysyłam, żeby jechali. Dobra, to jeszcze musi poczekać. Ale to mam. No come on, serio! Nie, czekaj. To. I ciągle brakuje mi klatki. Zobacz może na szybko tego zaginionego. Okej, dobra, dałoby się coś tutaj zrobić. Spóźniliśmy się ze spłatą hipoteki, ale Erik dostał spory dodatek do pensji i udało nam się wszystko uregulować. Niestety mąż obawia się, że ktoś z jego pracy mógłby nas obrywać, bo pracował z wieloma byłymi skazańcami. Erik miał poważne problemy finansowe. 3 tygodnie temu poprosił mnie o pożyczkę, ale powiedziałem, że sam ledwie wiąże koniec z końcem, więc zaczął płakać i powiedział, że będzie musiał dogadać się z jakimiś ciemnymi typami. Kilka tygodni temu Erik pokłócił się z przełożonym i zachował się jak nie on. Zażądał pożyczki i klął przy tym jak szewc. Podsłuchałem niedawno jedną z rozmów Erika, wyłapałem jednak tylko fragmenty, takie jak ostatnie spotkanie z bliźniakami będzie moim ostatnim. Zapowiada się przyjemna noc. Myślałem, że znowu mówi o prostytutkach. I śmietnik zawierał rachunek z restauracji Burgery Ediego. Tutaj. Broszurę pomnóż kapitał w 5 prostych krokach oraz pustą kopertę ze stemplem nakaz eksmisji i ulotkę z seks ofertami. Okej. Okay. Dobra, no to ja bym powiedział, że było tak. Potem to. Potem to. To. Nie. To. To? To jest na pewno na końcu. To. Kurde, ciągle mi tu czegoś brakuje. Dobra, no to z tym jeszcze poczekamy w takim razie. I jeszcze jeden dzionek rozegramy. Nawet już nie czytam w ogóle tych gazet, bo nie ma tam nic ciekawego. Ojciec się upił, dobra, weź wolne. No i to tyle. Okej, wyższa pensja. Jestem ciekaw, czy naprawdę... Jaki śledczy dobry, patrzcie typa. Jestem ciekawi, czy naprawdę policjanci co tydzień tak zarabiają? Po 4000 na tydzień? Tylko nie chce mi się wierzyć. Tłum starszych ludzi na zewnątrz krzyczy. Przebiegł mi siłą za pomocą pałek, a resztę Jowandę spróbuję uspokoić tłum. Okej, nie wiem, co się faktycznie udało. Okay.
Pomimo ciemności piwnicy udaje ci się rozróżnić sylwetkę siedzącego mężczyzny, który mówi sobie kolanom ukając i wyrzucił pod nosem, że to nie powinno się stać. Oddaj broń. Podejrzany ociera łzy, na górze się na nogi i krzyczy, nie pójdę do więzienia. Pauzę. Dzięki. A, coś mi mówi, że chyba babeczka troszkę przesadza, ale zobaczymy. A proszę, jednak nie przesadziła. Jest na telewizji, są biedności. Zacznij na pobocie. Proszę. Bardzo ładnie. Świątynia buddyjska? Okej. Okay. Tego jeszcze nie było. Kilku zbudnych mężczyzn wbiegło do świątyni i zaczęło niszczyć złoty posąg Buddy. No to trzeba ich rozpętnęć. Ty kurde, wszyscy mają po 800, takie ładne okrągłe numerki. Wymieszczę za jakieś gdy niby... Nie, wrony zaatakował mój dom. Jest ich tyle, że aż zasłoniły niebo. Głucham przez ich rakanie. Toczyły dom, weszły w każdą szczelinę i zagrażają całej mojej rodzinie. Tak, właśnie na pewno będę w stanie z Ohio, ale... Co? Oczywiście. Okej, dobra. Blisko dom, jeszcze po prostu ma zaburzenia. Czego wy supportu potrzebujecie, ludzie? Dwóch na jednego byście sobie nie poradzili. Na drodze wjazdowej do miasta samochód zajechał drogę jadącej obok furgonetce. Spodobał wypadek, furgonetka przewróciła się, a ze środka wyszedł około tuzin imigrantów. Prawdopodobnie pracują nielegalnie na budowie w Friburgu. Świadkowie widzieli uzbrojonych mężczyzn w miejscu wypadku. Obok przewrócącego wana stoi mały samochód i ciężarówka. Trzy uzbrojeni mężczyźni kończą załadować nielegalnych imigrantów. Znasz syreny? Widząc policję, podejrzani dają kilka strzałów, po czym wskakują do ciężarówki i zaczynają uciekać. Przez strzelopon. Pięknie. Jest tutaj. Otrzymano zgłoszenie od kobiety, którą okradziono przy bankomacie. W trakcie rozmowy płakała. Zaszedł mnie od tyłu i przyłożył nóż do gardła, więc oddałem mu terapię. Uciekł z połową mojej wypłaty. A, ty! Czekaj, tu jest co? A, czekaj, dobra, to było eksmisji chyba, nie? Nie, jest spadek hipoteki, nie, to dobra, to jest dobrze. Wyszedł, pokłócił się, poszedł do motelu, pokłócił się z tymi. Też. Dobra, to na pewno nie pasuje. Bo wątpię, że gościu nie żyje. Kurde, nie wiem jak to ułożyć, no. Dobra, na pewno będzie to. Dobra, wezmę to i dajmy to. To nawet pasuje. Kurde, czemu mi czegoś brakuje? Tylko czego? Dobra, koniec dnia. No okej. Okay. Ten odcinek pewnie będzie troszkę krótszy, no ale...
powoli zbliżamy się do końca tego aktu. Zostało nam jeszcze 7 dni, plus minus, do końca trzeciego aktu. Czyli jeden, może dwa odcinki, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Także na mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w This is the Police. Cześć!